5 lat minęło, jak z bicza strzelił. Dom pomocy się ustabilizował. Pierwszy rok był trudny, byliśmy jeszcze na dużej adrenalinie. Lata następne to było takie docieranie się wzajemne. Ja uważam, że taki czas jest za nami. Kadra się ustabilizowała, już rotacji praktycznie nie ma. 5 lat to jest dobry okres do podsumowań. Ja przypominam, że jak podejmowaliśmy decyzję, to pytano, a po co, a dlaczego, nie ma pieniędzy europejskich, bo rzeczywiście na to nie było. 5 milionów w budżecie to też nie ma, może lepiej drogi budować. No i dzisiaj wszyscy byli zgodni, że było warto, że trudno sobie dzisiaj wyobrazić Bolesławiec bez domu starości, bez domu pogodnej starości, bo my to tak określamy. Został stworzony wspaniały zakład pracy ze znakomitą kadrą. Pensjonariusze, którzy tu się znajdują, pod niebiosa wychwalają, bo część z nich widziała inne domy pomocy społecznej. Widać taki dynamizm, jest młoda kadra, młoda duchem też, kadra, która ma dobre przygotowanie, znakomici fizjoterapeuci, opiekunowie. Na dzień dzisiejszy mamy mieszkańców 46 i aż 6-osobową kolejkę z różnych gmin, ale przede wszystkim z miasta Bolesławiec. Są to osoby, które będziemy przyjmowali tuż po długim weekendzie. Nie wszystkie naraz, bo miejsc wolnych mamy tylko 3. Ten dom właśnie spełnia taką funkcję. On dla tych ludzi, którzy u schyłku swojej kariery, swojego życia, po przejściu z życia zawodowego w stan emerytalny czy rentowy, nie są w stanie samodzielnie wypełniać obowiązków. Naszym obowiązkiem to jest, można powiedzieć, taki miernik naszego chrześcijaństwa, naszej cywilizacji, w jaki sposób my możemy się zaopiekować ludźmi słabymi, ludźmi samotnymi, ludźmi potrzebującymi pomocy. Bolesławiec jest wyjątkowo pozytywnym obszarem, gdzie seniorzy są doceniani i wspierani zarówno w przestrzeni rodzinnej i publicznej, aby nie zostali pokrzywdzeni wykluczeniem społecznym. Można by stworzyć przewodnik dla osoby pracującej, którą czeka emerytura. Przejście na emeryturę w Bolesławcu może się odbywać bezboleśnie, bez kompleksów. To, że do tej pory w Bolesławcu takiego domu nie było, to źle. Dobrze, że taki dom jest. Ja przypomnę, że generalnie domy pomocy społecznej prowadzą powiaty, ale powiaty w Polsce nie są tak silne, również powiat bolesławiecki, żeby wybudować i później poprowadzić. Dlatego my się zdecydowaliśmy jako miasto. Ja dzisiaj tej decyzji nie żałuję, a cała ta uroczystość skłania właśnie do takiej refleksji, że było warto.